wyłączę na jakiś dłuższy czas. Niebieskie pole ochronne zostało wyłączone. Okej, tyle w tej kwestii. Omek może jeszcze, albo może wiadomo, kogoś wystraszy. Na przykład takim atakiem roju. Okej, wszystkie moce całkiem fajnie są użyte, więc... to jest całkiem fajnie, że ta platona była, też będzie jej tam trochę więcej na wszelki wypadek. No niewiele brakuje do kolejnego konia trojańskiego. Od światu widm, jak mówię, z tamtego już nie skorzystam, bo jest spot już chyba jakimś polem astralnym, czy gdzieś tam po prostu daleko od miejsca, gdzie chcę, żeby ten koń trojański był po prostu. Okej, Madej cały czas przesiaduje przy bombie. Już, no, zostało 20 minut do końca, do detonacji. I też no w tym momencie nie ma co zbytnio robić, skoro jak mówię jednak no czekamy na ten eteryczny dar i tak, znaczy na ten... Znaczy nie na eteryczny dar, ale na tego całego konia trojańskiego. Jakby to są może podobne, a po prostu jednak koń trojański jednak no jest przekaźnikiem dla aż czterech duchów, w czasie gdy eteryczny dar jest tylko dla jednego ducha. Nie chciałem na dach, oczywiście widoku, teraz może zobaczmy jak tam... naładowało się? No już się chyba naładowało z tego co widzę. Więc światowid może użyje... A tak, niech użyje konia trojańskiego. Ewentualnie jeszcze wstawę oblicze, żeby tego gościa wystraszyć. Nieciekawość, nieciekawość. Bo ciekawość sobie też nie jest taką szczególnie dobrą mocą, mi się zdaje taką, żeby wiecie, żeby po prostu... O nie, ty... Ty tego nie bierzesz, ty tego nie bierzesz, ty tego nie bierzesz, ty tego nie bierzesz. Uciekaj stąd! To było zmarnowane, mi się zdaje, bo że jednak jeszcze nie, może jest jeszcze jakaś nadzieja? Czy jest nadzieja? No, dalej, pochodnia, pochodnia, dobrze, dobrze, świetna robota, ognisty obyk. Twój gość się pali! Jednak nic sobie z tego nie robi, z tego co widzę. Ten cały Jacek Gacharin, co dziwne nazwisko, naprawdę. Okej, znowu jakby podłączę postrzałkę, podłączę ściemniaka, rozkazy mają, więc niech znowu użyją obsesji. Postrzałka może by się jakoś ciekawiej podłączyła, a może... postnąłem... taki ten prędzej jest taki trochę niefajnie umiejscowiony, tak też jest taka możliwość. No to może postrzałka będzie używała swoich mocy, jeżeli tylko może... no nie do końca może, ale... przynajmniej tamten... ta cała... Jasmina czy Jaśmina, jak to się wymawia? Jakaś Jaśmina grafomanek. Okej, Piotr Maja znowu idzie na dół, ale jak mówię, no nie jestem pewien, czy on oczywiście ten prezent weźmie. To jest taki trochę kłopot też w sytuacji obecnej. Okej, teraz no tylko czekamy, patrzymy kto to weźmie i tak dalej. Jakby mi zależy na tym, żeby to wziął Piotr Madej, bo jakby on jest takim jedynym szczególnym śmiertelnikiem, który może ten prezent wziąć na górę. I to nie był chyba Piotr Madej, który tutaj chciał to tutaj już sobie zapożyczyć. On tak coś jak już idzie na górę z tego co widzę, więc teraz kolej znowu na postrzałkę. No to też jest taki kłopot z tą misją po prostu, że jednak obsesja nie zawsze działa, że czasami jednak że może ona jednak nie przynieść pożądanych efektów. To też jest na pewno wielki kłopot, który jest z tą misją związany po prostu. Okej, może póki coś ciemniaka odłączę. Podłączę natomiast omyka i... tam kogoś, no, trochę wystraszy. Dobra, tyle wystarczy. Może teraz Piotr Madej na niego podziała magia obsesji ze swojej podstrzałki. Zobaczymy. O, chyba jednak się wystraszył tego, że prezent się pali. Możliwe, że tego się wystraszył. Chociaż nie wiem, wcale jego wskaźnik strachu nie jest duży, więc nie wiem, jaki jest jego problem. Okej, więc teraz poczekam, aż jednak... aż jednak znowu będę mógł coś z tymi prezentami zrobić z tym samym Piotrem Madejem. No muszę czekać, aż się tutaj wszystko naładuje. Ewentualnie mogę jeszcze więcej tej plazmy nabić.
No, cały czas w ogóle to pole astralne, te niebieskie jest nieaktywne, co jest całkiem ciekawą wiadomością dla mnie. Okej, teraz też użyję wysokiego napięcia, żeby też się pozbyć zielonego pola astralnego. No? Zielone pole ochronne zostało wyłączone. Tak, zostało wyłączone! Nie wiem, jakby ten akcent jest taki czasami trochę dziwny. Okej, teraz może czarny kruk trochę wystarczy tam kogoś tam? Za pomocą swojego ataku grzebania żywcem? Jak mówię, ten atak po prostu, jak się na to patrzy, to po prostu aż normalnie coś po prostu wewnątrz człowieka umiera. Po prostu... To jest straszne, naprawdę. Zielone po 15 minut. O, to już pół metek, nawet nie zauważyłem, że już tyle czasu minęło, że już pół metek do końca, do detonacji tej całej bomby. Okej, więc co my teraz zrobimy, to... Czekaj, to jest... O, to jest cały czas ten prezent, więc może... Jest obsesja? No i tutaj nie ma, tutaj też, no tym bardziej nie ma, bo w końcu postrzokał złotej obsesji później niż ściemniak. Ale już ściemniaka może na wszelki wypadek podłączę. Więc zobaczmy, czy już będzie obsesja? Będzie obsesja, okej. Ja w tym czasie dam tutaj czarnego kruka, zamiast może omyka, żeby też, no po prostu omyk nie straszył tym samym swoim ogniem. Jak właśnie poprzednim razem jednak tak się złożyło niestety. Okej, więc ten się tutaj tak trochę przymierza, ale użyję przerażenia, żeby go odpędzić. Nie bierz ty tego! Ty draniu jeden, ty chciwcze. Ty chciwcze, jak to się ma. Okej, oczy by brał, czy by brał? Oczy by brał, już szukuję Hannibula na taką okoliczność. Weź to, proszę, jest! Wziął to! O, może nie. Hej, wracaj tu! Co jest? Dlaczego on tego nie wziął? Ja pojęcia nie mam. Nie, ty tego nie bierzesz, łaskawie, mój drogi. Czy moja droga? Nie, to jest chyba ona. Czy można coś zrobić? Dziękuję. Okej, czyli ta próba również nie wypaliła, więc może opcja podstrzałki teraz coś tam da jakieś pożądane efekty? O! Złośliwość rzeczy martwych. Końcu jęski. Nie tutaj, ale no w sumie może to nie jest takie złe miejsce, ale... Niech wam będzie, ale wiecie, może użyję zamiast tego, zamiast obsesji, może użyję ciekawości na wszelki wypadek. Nie muszę nadawać się rozkazu Światowidmowi, żeby tutaj mógł tylko z tej mocy korzystać. Jak tam Piotr? Gdzie on jest? No, jest na górze i na niego, jak mówię, ta ciekawość to nie działa, bo jest... Tak, ciekawość na niego nie działa, bo jest to moc słabsza od obsesji. Więc ja mogę znowu użyć surferki. Niebieskie pole ochrony i alarm zostały wyłączone. Zielone pole ochrony zostało wyłączone. No dobra, jak mówię, teraz to samo właśnie zrobimy cały czas. Ja już może odłączę się od światowidma, skoro tak jak on jednak no nic jednak swoją ciekawością nie robi. Nikt na ten prezent uwagi nie zwrócił. Jakby to obsesja skończyła się. No wręcz obsesja jest nawet lepszą taką mocą tego typu od pieśni syreny, co jest trochę paradoksalne, skoro pieśń syreny jest droższą mocą, jeśli chodzi o ilość plazmy. Okej, ja znowu czekam. I przyszykuję może... Może wielonóżkę? A nie, na wielonóżkę nie można do tego konia trojańskiego podłączyć, nie wiem czemu, skoro to niby jest przekazik dla wszystkich duchów, wiecie, które jednak no... W inny sposób by się tutaj w tym miejscu nie podłączyły po prostu. Obsesja, no już prawie, że będzie gotowa. Kolejna próba z tą obsesją. W sumie jak tak o tym myślę, to może więcej byłoby, aż byłoby lepiej, gdyby tych śmiertelników po prostu byłoby mniej. Też całkiem to nie jest zła myśl, nie powiem. A w ogóle już chyba jest kolejna obsesja.
która czy podziała na Piotra, ale ja tego jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, bo jeszcze go nie widzę. No chyba tak, skoro widzę, że on złazi na dół za tymi samymi schodami. Okej, okay. On był na schodach, jest cały czas i to jest dobra wiadomość. I co ciekawe, nikogo innego w ogóle nie ma nigdzie w pobliżu, co może na pewno mi tą sytuację z Piotrem i w ogóle z tym prezentem ułatwić. Którędy on idzie w ogóle? A, okej. Okay. Nie wiem, czemu on idzie tak, nie wiem, tak skręca bezpodstawnie, ale... A, co ja poradzę na to całą inteligencję tych całych śmiertelników. 10 minut do detonacji. O, już tylko 10 minut, więc to nie jest zbyt fajna wiadomość. O, czy wybrało? Bierz to. Świetnie, okej, okay, odłączam ciebie. Zostaje tylko kolektor. Teraz on, no, wręcz jest gwarantowane, że on pójdzie na górę. Widzicie, on już się tam powolutku kieruje. To jest właśnie coś, co chciałem przez ten cały czas w tej misji zobaczyć. No, więc no już jesteśmy coraz bliżej celu. Tak, tu jest to całe nieszczęsne pomieszczenie z bombą i czerwonym polem astralnym. Jakby tam przez cały czas, no, no tam się chcieliśmy dostać, żeby tylko po prostu, no, móc tą bombę zniszczyć. Okej, niech on tam wejdzie i kiedy już to zrobi, my... O, okej. My szybko używamy wysokiego napięcia. O, tak, skarbie. Doskonale, władco duchu. Bomba eterowa została unieszkodliwiona. Teraz wystarczy pozbyć się śmiertelników. No, właśnie. Oho, jakaś kaseka, której nie mogę pominąć. Czemu nie mogę jej pominąć? Halo, myszka, klikam myszką, nic się dzieje. O, znowu ta... ta tajemnicza postać. W tej furgonetce jest coś podejrzanego. Duchołamacze wykorzystali astralną energię, aby stworzyć wielkiego ducha lodów. I oni go zmieścili w tej furgonetce? Jakim sposobem pojęcia nie mam. Okej, złączony, ale ja sam jednak całe szczęście już Hannibula odłączyłem. Jak widzicie, bomba jednak stanęła, zegar tutaj widzicie już stoi na 8 minutach i 54 sekundach, więc już się nie martwimy limitem czasu. Ale jak właśnie nasz kochany gość powiedział właśnie, pojawiło się kolejne zagrożenie, taki oto lodowy duszek. Że nie wiem, czy to nie jest nie wiem, dziwne, że oni właśnie używają ducha, żeby zwalczać duchy i tak dalej, nie mam pojęcia, trochę to dziwne, nie wiem, naprawdę. Okej, okay, tak, taki lodowy duszek. I co z nim zrobimy? Takie wielkie, na pewno też się nas nie boi, skoro też jest duchem i na niego to pewnie nie działa. Otóż tu właśnie nam się mniej więcej przyda ognisty omyk. Podłączamy... O, cicho bądź! A, podłączamy omyka, używamy ogniska. Wspaniale, władcy duchów, pokonałeś wielkiego ducha lodów. I tak oto wielki duch lodów, jak on to nazwał, się roztapia. Tak, roztapia się on pod tym wielkim słupem ogenia i tak dalej. Rany, aż ciężko myśleć o tym, że kiedyś właśnie jak byłem, jak właśnie ten Ghostmaster nagrywałem, że po prostu wtedy, że jeszcze no nie było tych w ogóle moich powiedzonek, tych całych, no wiecie, tekstów filmowych, typu właśnie nie uciekniesz mi, czy właśnie ten słup ognia, tego typu rzeczy, naprawdę, to jest szalone. Też aż właśnie tak trochę myślę, że jednak rzeczywiście w ciągu tych... No, tak mniej więcej 20 miesięcy, jednak no, mój komentarz się znacznie poprawił. No, pewnie widzicie taką różnicę pomiędzy komentarzem w misji, co leży za kukuczym gniazdem, a w tej misji. No, na pewno, jak dla mnie, no, powinna być ogromna różnica. No, dobra, już mamy z głowy bombę, mamy z głowy ludzika. Teraz tylko zostało nam takie oto proste zadanie poboczne, jak wystraszenie śmiertelników z budynku. Tak, z tego to... Znaczy, nie wiem, czy wy się w ogóle tutaj domyśliliście, ale to jest to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, to jest gabinet strachów, czyli miejsce, gdzie my duchów uczymy mocy.
I teraz, no oczywiście nie powinno być już tak źle, skoro jak mówię, nie ma już ani tego ducha, ani bomby, niczym się nie martwimy. Mamy też dużo plazmy, mamy jej całkiem duży zapas. Więc ogólnie już ta misja powinna pójść nam całkiem gładko. Okej, więc co my zrobimy? Mamy tutaj, mamy serwetkę w tym pomieszczeniu z tym pomieszczeniem od niebieskiego pola astralnego, od ktoś wygrał o ekranie, a to tylko Piotr go mógł wykryć, bo inni śmiertelnicy no nie są jednak takimi prawdziwymi członkami duchu amaczy. Oni nie potrafią duchów jednak łapać. Okej, podłączę też może wielonóżkę właśnie tutaj do tego korytarza, też to nie byłby taki zły pomysł. To może być wielonóżka całkiem przydatny, a może przydatna, nie jestem pewien. Hannibal Lecter, może podłączę go gdzieś tutaj i wywołam wysokie napięcie. Niebieskie pole ochronne i alarm zostały z powrotem